W naszym codziennym języku używamy wiele słów odnoszących się właśnie do kluczy. Są one symbolem, metaforą pewnych wyrażeń, takich jak klucz do rozwoju, cierpliwość jest kluczem do sukcesu, czy też zdobyć klucze do czyjegoś serca. Za czasów Jezusa klucze wyglądały troszeczkę inaczej. Były one też symbolem tego, że temu, komu je dawano, był to człowiek bardzo zaufany i miał władzę nad mieniem. Klucze zawieszano na ramieniu. Były one bardzo długie i ciężkie. Co jest kluczem do naszego serca? Kluczem do naszego serca jest nikt inny jak Jezus Chrystus i Jego przesłanie dobrej nowiny. W objawieniu Jana, kiedy Jan jest na wyspie Patmos, ma widzenie i słyszy od Jezusa: nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję. I mam klucze śmierci i piekła. Jezus jest władcą i zarządcą. Jest zaufanym Bogiem, ale także i władcą nie tylko śmierci i piekła, ale naszego życia. Dlatego warto, drodzy, wiedzieć, kto ma klucz do naszego serca i kto puka do naszych drzwi. Jest to Jezus Chrystus. Dlatego warto przyjąć Jego zaproszenie do tego, by miał to najważniejsze klucze naszego życia. Pozostańcie z Bogiem.